Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Pulsar i chciałbym wam opowiedzieć nieco o czymś takim, co się nazywa kurs Voice Launcher. To są dwa adresy, które wychodzą, jak wpiszemy w Google kurs Voice, czyli to, o czym nam chodzi, to wyskoczą nam dwa adresy. Jak sobie wejdziemy, to możemy pobrać bodajże gdzieś może niżej. To chodzi nam dokładnie o to. No i tutaj jest download now, to należy pobrać i zainstalować w systemie. I będziemy mieli coś takiego, co mamy tutaj. Dokładnie tak będzie to się kształtowało. Będziemy musieli stworzyć sobie jakieś konto. Będziemy mieli tutaj ikonkę Minecrafta, czy tam zakładkę Minecrafta, tak to powinniśmy nazwać. I jak wejdziemy w tą zakładkę, to będziemy mieli tutaj ikonkę i będziemy mieli dwa wybory, czyli Bros Modpacks, czyli będziemy mogli sobie wybrać standardowe modpaki, które są tutaj dodane. One będą, jak klikniemy, to one nam się zainstalują i wszystko będzie fajnie. Będziemy mogli pograć i będzie super. Albo możemy zrobić custom profile, czyli ja mam tutaj taki custom profile właśnie, czyli własny profil, w którym mam własny modpack, który się nazywa Hardcore Adventure Pack, tak go nazwałem. Więc możemy sobie stworzyć takich profilów lub dodać modpacków gotowych, ile będziemy chcieli. Nie będą one się mieszać, tak jak w standardowym Minecrafcie to się wszystko mieszało i trzeba było kombinować z instancjami. Tutaj to jest automatycznie, one są oddzielone. Czyli jak wejdziemy w daną instancję, czy w dany profil, tutaj mam właśnie ten Hardcore Adventure Pack, te wszystkie mody, które są w moim modpacku, mam je tutaj. Co jest bardzo fajne, dlaczego wam właśnie polecam ten launcher, gdyż on tutaj, że tak powiem, zarządza aktualizacjami danych modów. Czyli jak widzimy coś takiego, to znaczy, że dany mod został zaktualizowany do nowej wersji i możliwe, że możemy go sobie, znaczy się niemożliwe, możemy sobie pobrać nową wersję danego modu. Czyli nie musimy już wchodzić standardowo, szukać, tak jak ja to robiłem z własnym modpakiem, że wchodziłem w dany mod i szukałem go w internecie, czy jest jakaś aktualizacja. On tutaj zarządza, oczywiście jak dane mody są hostowane przez kursę, to on tym zarządza. Te na przykład mody nigdy nie będą aktualizowane, bo nie są hostowane przez kursę i przez to nie ma aktualizacji widocznych tutaj. Tego nie będę aktualizował, gdyż tutaj jest aktualizacja do tej samej wersji, ale spakowanej zipem i to wtedy nic nie działa, dlatego świadomie tego nie aktualizuję. Ale jakby było w innych modach, bym mógł sobie przywrócić do, znaczy się aktualizować do najnowszej wersji. Co tutaj jeszcze mamy? Oprócz tego, że mamy standardowy modpack, możemy sobie tworzyć własny, tak jak właśnie to tutaj jest, to możemy dodawać nowe mody. Tutaj mamy taką wyszukiwarkę, nawet mamy rodzaje tych modyfikacji, na przykład Adventure RPG, mógłbym tutaj doinstalować i on by nam tutaj zainstalował najnowszą wersję. Tyle, czy to by działało, to nie wiem. Wiem, że można tak zrobić. Tu mamy też trzy kropki. Możemy otworzyć folder, w którym jest nasz modpack umieszczony. Możemy zobaczyć mody tak jak tutaj są, to są tutaj umieszczone. Jedyny minus, czego to nie ma Light Mod Loadera, czyli standardowo jak używam w swoim modpacku Voxel Minimap, to niestety tutaj nie mogę go używać, gdyż ten Light Mod Loader nie działa. Więc ale mam tutaj Map Writer, chyba to się nazywa. Coś takiego.
Map Writer, czyli są tutaj inne mapy, inne minimapy do dogrania. To się nazywa dokładnie Map Writer. Map Writer 2. Czyli to jest w zasadzie to wszystko. Czyli tyle i aż tyle. Możemy sobie teraz to odpalić i zobaczmy, czy nam to zadziała. Oczywiście mogliście już o tym słyszeć i dla niektórych może to nie być nic jakiegoś tam nowego czy odkrywczego. Dla mnie to naprawdę, jak stestowałem, co to jest, to aktualizacja modpacków to jest po prostu tak. Pstryk palcem i macie aktualizowane mody. Nie musicie tego robić ręcznie, dogrywać, usuwać. To ci ściąga i aktualizuje, usuwa stary mod, wgrywa nowy. Jest to za pomocą jednego kliknięcia, to jest super. Oczywiście standardowo, jak będziecie dodawać jakieś mody, no to sprawdzajcie, czy wam paczka chodzi, czy nie crashuje, bo później będziecie musieli wszystko usunąć, jak nie będziecie mogli dojść, co wam crashuje dokładnie. No dobra, czekamy, aż nam się to wszystko tutaj odpali. W przypadku tak dużej ilości modyfikacji trochę to zajmuje. Mam nadzieję, że to się odpali bardzo szybko. Mieli. Jakby ktoś się pytał, to testowałem. To się faktycznie odpala, także musimy tylko poczekać na odpowiedni moment. To nie jest tak, że wam bym mówił, a to by się nie odpaliło i by był tak zwany klops. Za chwilę nam się to odpali. No, mamy. Więc to jest mój modpack. Sobie wejdźmy tylko na daną mapę. To jest akurat mapa, którą używam, a w zasadzie i kopia, którą używałem w Minecrafcie bez cięć. Także tylko się odpali i dobra, w zasadzie mamy, wszystko działa. Minimapa jest inna niż w Minecrafcie bez cięć, bo właśnie wam mówiłem o tym, że nie jest to voxel minimap, tylko Map Writer 2. W zasadzie nie jest to nic aż tak bardzo różniącego się. No nic, mam nadzieję, że was zachęciłem do używania tego launchera. Będziecie tworzyć własne paczki i mieć równie wielką zabawę jak ja z tym launcherem. Na razie, cześć!